Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest 18 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Wiedźmin, edycja rozszerzona. Słuchajcie, witam się z wami w Szpitalu Lebiody, bo... generalnie tak, jeśli chodzi, moi drodzy, o te całe kamienie Kalksztajna do tej wieży, to gdzieś tu miałem napisane, gdzie to było. Zrozumienie, o właśnie. I wygląda na to, że musimy się pomodlić do posągu Melitele, który jest w Szpitalu Lebiody, i do drugiego na bagnach, i teoretycznie wtedy dostaniemy ten kamyczek. Dlatego miałem zaznaczone tu zadanie. No dobra, a przy okazji tak sobie myślę. A ja muszę co? O kurde, co? Ja muszę tu coś przekazać? No pytanie, co w takim razie? Ja się nie znam. Moment, moment. Może tu są jakieś dary czy coś takiego? Chyba nie ma. No kurde, to mnie zaskoczyli. Chyba, że w tej szafce coś będzie, znaczy w komodzie. Nie będzie. A ten łój możemy wziąć w sumie. Przyda się. No dobra, czyli w takim razie musiałbym coś przekazać, żeby tutaj się pomodlić, tak jakby, jak rozumiem. No dobra, czyli na razie chyba... Czyli chyba na razie nic tu nie zdziałam, ale co ja bym mógł tu w ofierze złożyć, to nie mam pojęcia. No dobra, to w takim razie zajmiemy się tym kiedy indziej. A teraz wiecie co, tak sobie pomyślałem, że możemy jeszcze w sumie pójść... nie dziennik, tylko mapa. Chciałbym iść do Talara i zagrać z nim w kości, bo to też jest kolejne nasze zadanie, które musimy sobie zrealizować, w sensie z tym kościanym pokerem. A jak to zrobimy, to wybierzemy się już chyba na tą groblę, bo w sumie bezpośrednio w zimie nie mamy już za wiele do roboty tak naprawdę, więc możemy już się na tą groblę udać. Tylko mówię, zagramy sobie jeszcze z Talarem w kości, chciałbym go zjechać i ten, i polecimy sobie już właśnie na groblę. Dobra, ja sobie jeszcze zapiszę. Na którym by tu sejwie? Na tym. Dobra. Także zapiszmy sobie i lećmy w te kości. No to... Ta, robimy interes, graj ze mną. No dobra, damy na razie najmniejszą stawkę, bo nie wiadomo jak on gra w sumie. Zobaczymy, czy ma jakiegoś gigafarta, czy nie. Okej, okay, my w sumie nie mamy tak najgorzej, mamy parę trójek i nie ma... No to nieźle. Dobra, nie podbijajmy, mamy gorszą sytuację. Boż, co za dziad podbił, no, dobra. Rzućmy tymi kośćmi i zobaczymy, co się wydarzy. Uwaga, uwaga, uwaga! Dobra, mamy dwie pary, ale i tak mamy niestety gorszą sytuację, bo on ma trójkę, także już przegraliśmy tak naprawdę. Szkoda, no ale dobra, popróbujemy jeszcze. Do trzech razy sztuka, jak przegramy trzy razy, to idziemy. Dobra, i co my tu mamy? Jeny, para dwójek, nie mogę. Ja mam naprawdę pecha w te kości. A on co ma? On ma parę czwórek. Kurde, on cały czas jest w jakoś lepszej sytuacji, ten Talar, no. Dobra. To jeszcze raz. No nie mogę, no nic mi nie wyleci dobrego, nie? Choćby nie wiem co. Nie, a jemu jeszcze trójka wyleciała. A pałuj się, Talar, naprawdę, no co za chłop. Dobra, jeszcze raz, jeszcze dwa razy z nim polecimy. Ja pierdzielę, on jest jakiś normalny, no kurde, jaki on kość dropi, co to ma być? Masakra jakaś. Dobra, gadajmy jeszcze raz. No. Graj tu ze mną, nie pierdziel. Lecimy. Zagramy, moi drodzy, dwa razy w kości i pójdziemy na groble. Bo w sumie też by się to przydało, bo... No tak jak mówię, no w zimie za wiele już do roboty tak naprawdę nie mamy. Jedyne co możemy zrobić, to pogadać z Kalksztajnem o jego związkach z Salamandrą ewentualnych, ale to może zrobimy sobie kiedy indziej, jak już ogarniemy sobie może kwestie na tym bagnie. Bo tak... kareta, nice. Jak ogarniemy sobie kwestie na bagnie, bo w sumie on tam nas jeszcze prosił przecież właśnie o te kamienie do wieży, nie? Także na razie może sobie... Dobra, zarąbiście. Wygraliśmy na jedną rundę. Także na razie sobie Kalksztajna odpuścimy, pójdziemy do niego później. Przy okazji może zlecenia sobie też to ogarniemy, no zobaczymy. Dobra, no i on też ma trójkę niestety, tylko ma trójkę trójek, a ja mam trójkę dwójek, trochę średnio. Kurde. No jakby full wyleciał, proszę. Ja pierdzielę. Nie mogę, no nic mi nie wyleci dobrego, nie? Uwaga. No ja pierdzielę, dobra, ale mam jeszcze jedną szansę. Nie chcę coś dobrego. Ja... O, chyba mamy streeta, chyba mamy streeta. Mamy streeta, dobra, nice. Dobra, możemy nawet podbić. I zrezygnował. No i zarąbiliście. Pokonałem Talara, czas zagrać z następnym zawodowcem. No i super. Dobra. Także zapiszmy sobie, moi drodzy, no i polecimy sobie właśnie w końcu na tą groblę.
Dobra, bo na grobi właśnie mamy też trochę zadań do ogarnięcia. A mówię, no w zimie klasztornej zrobiliśmy już chyba wszystko tak naprawdę. Dobra. To teraz tak, zadania. Okej, okay. No dobra, no to co? To ruszajmy na te bagna w końcu. Bo w sumie długo nas tam nie było, no ale... Tak jak mówiłem, no chciałem najpierw ogarnąć sobie wszystkie rzeczy właśnie w tej zimie klasztornej. A dopiero później ruszyć dalej, no bo... Wiecie, ja mam coś takiego, ja nie lubię tak zostawiać zadań na przykład, wiecie, zrobionych w połowie albo coś takiego. Jak gram w RPGa, no to chcę zrobić maksymalnie wszystko w danej lokacji, co się da, a jak już naprawdę nie ma co robić w tej konkretnej, w tym konkretnym miejscu, no to dopiero wtedy wychodzę gdzie indziej. No nie lubię tak zostawiać rzeczy niedokończonych. Dobra, także jesteśmy. Zobaczmy, jak to na mapie wygląda. Tu mamy tak, te towary Leivardena, tam jest łódka. No dobra, zobaczmy, co tu się dzieje właściwie. Nowy region Grobla, okej. Dobra. Tak się zastanawiam, czy schodzić tutaj, czy na razie... Tam jest generalnie ten przewoźnik. A tam co my znajdziemy właściwie? Bo ta brama, z tego co pamiętam, jest zamknięta, ale zawsze można sprawdzić. Stara wyzima. Za tą bramą codziennie Katriona zabija dziesiątki istnień. Mam przeczucie, że kwarantanna niewiele tu pomaga. Aha, czyli ta brama na pewno jest zamknięta. O, nawet mi się nic nie pojawia, jak klikam. O, teraz dopiero. Dobra. No okej. Czyli tak, tam jest stara wyzima. Także tam się nie udamy. No ale dobra. Co my mamy tutaj? Brzeg jeziora. Dobra, alkohole wszelkie oczywiście zabieramy. Dobra, te beczki mogę przeszukać? Nie ma nic w tych beczkach. Region przystań, ale tu chyba nic nie znajdziemy. Chociaż nie wiem, czemu mi się to pokazuje. Aha, to jest łódka przewoźnika, dobra, dobra. Ale samego przewoźnika tu nie ma. Ale mamy Leivardena. Dobra. Jeszcze tu jakiś pojemnik. Osobiście nie mam nic przeciw wiedźminom, ale nie powinniście grasować po mieście. A kurde, odpierdziel się tam gościu ode mnie. Co ty mnie tam tak brzydko gadasz do mnie? Nie mam nic do wiedźminów, ale zniknijcie, nie? To jest coś w tym stylu. Dobra. Nowy region. Plaża, okej. To w sumie właściwie tyle tutaj. Okej. To pogadamy sobie z Leivardenem, ja sobie jeszcze przed tym walnę zapis. Co prawda on nas lubi, bo wykonaliśmy dla niego zadanie, ale mimo wszystko warto nie spierdzielić jakiejś tam rozmowy, nie? Znowu ty? Wpuścili cię do miasta? Kupiec Leivarden? We własnej osobie. Porozmawiajmy. Tak? Dowiedziałem się, że potwory w okolicy przystani na bagnach zagrażają transportom towarów. To prawda? Niestety prawda. Jak rozumiem, nie pytasz z czystej ciekawości. Szukam kogoś, kto zapłaciłby za ich usunięcie. Dobrze trafiłeś. Przystań na bagnach mieści się w obszarze, na którym prowadzę interesy. Odkąd pojawiły się tam bestie, sporo tracę. Potrafisz opisać stwory napadające na transporty? Co ci będę opisywał? To utopce. Pojawiają się w nocy, mordują tragarzy i niszczą towary. Daję ci za nie 400 orenów. Może być? No pewnie. Interesy z tobą to prawdziwa przyjemność. No, ja myślę. Porozmawiajmy. Tak? Co my tu jeszcze mamy? O właśnie. Nie wiem, czy mogę to kliknąć, ale spróbujmy. Sądzę, że to ty płacisz za broszę salamandry. Nie znam tylko powodu, dla którego to robisz. Co? Chyba zaszła pomyłka. Nie wiem, o czym mowa. Wiesz, o czym mowa. Zresztą, dlaczego się wzdrygasz? Ja też poluję na salamandrę i mogę tego dowieść. Skoro jesteś zapalonym łowcą bandytów, dostarcz mi 3 brosze. Wówczas porozmawiamy. Przyniosłem 3 brosze salamandry. Chyba warto ze mną porozmawiać o tej organizacji, prawda? Znakomicie. Ogłosiłem, że płacę 20 orenów za sztukę. W tym przypadku zrobię wyjątek. Dostaniesz 10 razy więcej. Świetnie. Chciałbym również wiedzieć, dlaczego płacisz łowcom nagród za walkę z bandytami. Powiedzmy, że salamandra szkodzi interesom. Twoim interesom? Między innymi moim. Posłuchaj mnie, wiedźminie. Są na tym świecie siły przerastające twoje wyobrażenie. Bardzo wpływowe siły. Lepiej dla ciebie żyć w błogiej nieświadomości i dalej sądzić, że świat jest taki, na jaki wygląda. Leivarden, słyszałem ostatnio tyle górnolotnych monologów, że twój nie robi na mnie żadnego wrażenia. Mam w życiu twoje siły. Chciałbym jedynie wiedzieć, jak dotrzeć do przywódców Salamandry i jak dorwać niejakiego Azara Javeda.
Sam chciałbym dostać tego Javeda. Jeśli go wykończysz, przyjdź do mnie, a zapewniam cię, że dostaniesz więcej niż 20 orenów. A jeśli uda ci się rozpracować salamandrę, postaram się w pełni zrekompensować twe wysiłki. To nie będzie łatwe. Odwiedzę cię jeszcze, licząc na pomoc. W miarę możliwości pomogę. Do zobaczenia. Tak? Dobra, co my tu jeszcze mamy, bo strasznie dużo dialogów tutaj. O właśnie, te sefiry jeszcze. Szukam kamieni, zwanych sefirami. Jest ich 10 i nie mam jeszcze wszystkich. Może interesujesz się dziełami sztuki i kuriozami? Wiem, o jakie kamienie chodzi. Kupiłem kiedyś jeden z nich. Sądziłem, że ma właściwości magiczne. Nie miał, a przynajmniej ja żadnych nie odkryłem. Swoją drogą, czarodzieje zdzierają za magiczne badania jak za zboże. Może zechcesz mi go sprzedać? Mam sprzedać Tiperat? Przywiązałem się do tego kamyka. Oferuję dobrą cenę. Powiedzmy 500 orenów. Nie myślałem o aż tak dobrej cenie. Ale niech będzie. Noszę Tiperat jako amulet. Możemy dokonać transakcji od razu. No dobra, dawaj. Mam 500 orenów i mogę zapłacić za sefirę. Oddaję ją z żalem, ale gdybym odmówił takiej transakcji, straciłbym reputację bezwzględnego chciwca. Nawet nie wiesz, jakie to ważne w moim fachu. Sefira jest twoja. Okej, no to co, trochę wpisów mamy. Muszę popłynąć łodzią na bagna i pozbyć się potworów, które nawiedzają przystań nocą. Dobra, coś jeszcze na pewno będzie. Jeszcze proszę salamandry, to już zrobiłem. No dobra. Obiecał nam niby pomóc, mamy nowy level, fajnie. I rozumiem, że to chyba tyle, no ale też dla Kalksztajna, o właśnie, mam już 3 sefiry, zostało jeszcze 7. Tylko co z tymi właśnie sefirami trzeba zrobić? Poczekajcie, glosariusz. Dodatki Kalksztajna. Przywódczyni ceglarzy na bagnach. No dobra, to będziemy musieli z nią pogadać pewnie. Kanały pod Wyzimą. Okej, czyli będzie trzeba tam się też udać, no dobra. Co my tu jeszcze mamy, te posągi? Tylko nie wiem, co ja mam złożyć w ofierze tym posągom, ale to jeszcze później ogarnę. Jaskinia na bagnach. Pokonanie tego, kurde, powiem wam, że nie jest to takie łatwe. No dobra, to co, pogadamy z przewoźnikiem i myślę, że możemy sobie popłynąć na bagna. Zobaczymy, co tam właściwie mamy, bo jeszcze nas tam nie było. Usługi przewoźnicze w najlepszych cenach. Dokąd możesz mnie zawieźć? Transportuję ludzi z Wyzimy na bagna i z powrotem. Przewieź mnie na drugi brzeg. Czas to pieniądz. Zdecydowałeś się już? Dawaj. Lecimy. 5 orenów. No i dobra. Jesteś gotowy? Mhm. Tak. Płyńmy na bagna. Dobra, no to płyniemy, moi drodzy. Po raz pierwszy znajdziemy się na tych bagnach. Zobaczymy, co tam właściwie jest. No przede wszystkim będzie trzeba pozbyć się tych potworów z brzegu. Dla Loivardena. A dalej zobaczymy. Podejrzewam, że poeksplorujemy sobie trochę te bagna, bo to wcale nie jest taka mała lokacja. Dla tych, którzy nie grali, mówię tu oczywiście, naprawdę ona jest duża. Więc, no, trochę też tu czasu spędzimy. No ale tak zbytnio przyjemnie nas tutaj nie witają. Muzyka, atmosfera mroczna i w ogóle. Uwielbiam te trochę drętwe cutscenki, to jest tak świetne. No dobra, jesteśmy na miejscu. O, coś się w lesie czai. To możemy w sumie popolować na echinopsy, gule, algule, chyba na wszystko możemy to polować tak naprawdę. Także będziemy mogli też sobie te zlecenia właśnie ogarnąć. Dobra. Jak to wygląda mapa w ogóle w takim razie? No zobaczcie, jakie to jest wielkie, las na bagnach, kurde, naprawdę spore to jest. Dobra, ale przede wszystkim... Magienne opary, utopce i woda w butach. To jedyne, czego mogę się tu spodziewać. Ciekawski pies. Mogę z tobą pogadać? Niekoniecznie, piesku, dobra. To teraz tak, możemy tu niby pogadać z tymi ludźmi, ale wiecie co? Ja bym chyba najpierw się zajął ogniskiem, bo chciałbym ogarnąć przede wszystkim to zadanie. No właśnie, przystań nocą. Także ja sobie zapiszę i sobie to ogarniemy. Na razie zajmiemy się, wiecie, zadaniem, które można zrobić tutaj bezpośrednio na miejscu, a później polecimy sobie jeszcze na jakieś tam inne. Czy ja dostanę choć kiedyś srebrny talent? Jak się dostaje srebrne talenty, no? Czemu ja nie mogę go ciągle dostać? Ja pierdzielę. Już tyle dostałem tych brązowych, już nie mam na co tego wydawać, tak szczerze. Masakra. No dobra. No w siłę już tak naprawdę nic nie pójdę, bo nie mam jak. W zręczności mam wszystko. Wytrzymałość ewentualnie mogę sobie wzmocnić. Regeneracja energii 25%. A weźmy to sobie w sumie, czemu nie?
Dobra, co tu jeszcze? Pozwala przyrządzać oleje. To możemy sobie też wziąć. Jeśli chodzi o znak art, może rozwiniemy też go sobie na drugi level. Dobra, i pośpimy do nocy i zajmiemy się tymi utopcami. Jacyś chętni na prom? Nie ma chętnych na prom, człowieku, zaraz tu powyska. O, właśnie, właśnie. Geralt, wstawaj! Ja pierdzielę, zarąbiście. Dobra, pięknie. O matko, te utopce są takie nuby. Czy czyżby nowy klient? Gościu, tu utopca atakują, a ty czyżby nowy klient? Jeszcze nie w tym momencie. Ja nie będziemy, moi drodzy, wracać z tych bagien. Na razie sobie tu ogarniemy wszystko. Oho. Zrobimy wszystkie zadania na bagnach, a dopiero później wrócimy się do Wyzimy. Dobra, kolejny utopiec padł. I jeszcze jakieś? Nie wiem, teoretycznie chyba jeszcze jakieś powinny wyskoczyć, bo... O, właśnie. Bo zadanie mi się jeszcze nie zaktualizowało. Okej, czas zgłosić się po nagrodę do Leivardena. Znajdę go na grobli. No i super. Dobra, to wiecie co? Z jednej strony bym sobie tu pobiegał i... Na jakie potwory my mamy zlecenia właściwie, co? To jest dobre pytanie. Na wilki... Aha, dla Jean-Pierre muszę zdobyć te skóry, to on tutaj jest. Topielce, psy, kurde. No trochę tu tego jest, to by się przydało robić właśnie w nocy. Tylko, wiecie co, ja bym wolał chyba poeksplorować tą lokację z rana, a dopiero później się za te zlecenia zabrać. Możemy w sumie tak zrobić. Bo na razie to wiecie, nie było nas nigdzie tak naprawdę, nie wiem jak te bagna wyglądają. Także może sobie odpuścimy to polowanie w nocy na razie. Panie, może potrzebujesz łodzi? Oj, nie potrzebuję łodzi, spokojnie. Także najpierw, moi drodzy, sobie poeksplorujemy tutaj wszystko, a dopiero później zabierzemy się za te zlecenia. Myślę, że to będzie lepsze. Pogadajmy z tym Jean-Pierre'em. Kim jesteś? Wiedźminem. Wiedźminem? Proszę, proszę, a myślałem, że stary Leo Bonhart wszystkich zarąbał. Bonhart? Nie słyszałem. I już nie usłyszysz, gryzie ziemię. Wszyscy w tym fachu, prędzej czy później, trafiamy na lepszego. W tym fachu? Jestem łowcą głów. Jaką masz do mnie sprawę? Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Nareszcie ktoś się zgłosił. Masz skóry? Przyjdę, jak tylko zdobędę skóry. Czekam. Kim był ten Bonhart? Stary Leo był legendą. Widziałem, jak pracuje. Wiesz, Wiedźminie, w pewnym sensie był do was podobny. Zabijał bez gniewu, smutku, bez żadnych emocji. Tak jak ty zabijasz, bo ja wiem, kulawego utopca. Był najlepszy, wysoki, chudy i te oczy. Jedno spojrzenie tych rybich, pustych oczu wystarczało, żeby złamać człowieka. Był magiem? Nie, był normalnym człowiekiem, to znaczy fizycznie. Zabił nawet kilku wiedźminów, takich, co to się wieśniakom narazili. Na nic się zdały te wasze magiczne sztuczki i wiedźmiński refleks. Ale nie żyje, jak mówisz. Trafiła kosa na kamień. Tak. Uważaj na siebie, Wiedźminie. Bywaj. No, spoko, będziemy uważać. Tu w ogóle mamy dziadka, co ciekawe. Możemy sobie z tym dziadkiem sobie też pogadać. Zobaczymy, co on właściwie od nas chce. Siemano, dziadek. Kurde, czemu ja nie mogę iść po tym, jak zapiszę? Hej, wnusiu! Nie jestem twoim wnusiem, dziadku. Trafnie odgadłeś moje imię. Nie mówią do mnie inaczej niż dziadek. Na mnie mówią różnie. Głównie Geralt i parszywy odmieniec. Ludzie lubią przesadzać. Nie widzę, żebyś był oparszywiały. Tylko mi się tu nie obrażaj. Nie obrażam się. A co do parchów? Jeszcze jedna wędrówka przez to cholerne bagno i sam nie wiem, jak będzie. Tak? Za robotą się rozglądam. Patrzę, widzę miecze. Już ja wiem, jakiej ty roboty szukasz. A może pomógłbyś mi dojść do kapliczki na modły? Stary już jestem i nie potrafię chwacko oganiać się kosturem przed potworami. Myślałem raczej o robocie, na której można zarobić. Ale co mi tam, zaprowadzę cię do kapliczki. No właśnie, moi drodzy, zaraz będziemy musieli skortować dziadka do kapliczki Melitele. Czekajcie, to jest to zadanie? Nie, pielgrzymka, o właśnie, muszę doprowadzić dziadka do kapliczki Melitele. No dobra, to chodź, dziadku. Let's go. Idziesz? Halo? Idzie, dobra.
Ta kapliczka jest generalnie w tamtą stronę bardziej, dobra. Więc nawet utopce są za dnia, zwróćcie uwagę. Ja pierdzielę. To dziwne. Starczy! Dobra, dziadek, ty tam kitraj bagietę, żeby cię nie zabili przypadkiem. Dobra. Gdzie jest dziadek? A tutaj, jeny gościu, weź mi tak nie znika, ja pierdzielę. Co za ancymon, no. Dobra. Okej, lecimy z nimi. Doły z gliną, nowy region, okej. Dobra, dobrze, że dziadka nie atakują, to jest dobre. Ale widzicie, od cholery jest tu tych potworów na tych bagnach. No patrzcie, tam jest utopców, no. Cała armia, kurde. To odprowadzenie go do kapliczki może się okazać wcale nie takie proste. Kurde, kolejny na mnie chyba biegnie, co? No chodź tu, dziadu. Nie chcę tam na razie zbyt blisko podchodzić, bo nie chcę się bić z tym każdym utopcem na razie. Dobra, co to są za czaszki takie, co tu latają? Jakaś trucizna czy co? O, co jest? Doły z gliną! To tutaj pracują ci cholerni dziwacy! Dziwacy? Sprawiali wrażenie normalnych. Ta, ceglarze zawsze udają przed obcymi normalną społeczność. Ukrywają swoją wiarę. Wiesz, że ci głupcy czczą ryboludzi? Ludzie wierzą w przeróżne rzeczy. Ale w ociekającą śluzem gadzinę z wyłupiastymi oczami? Daj spokój! Ci wodanoi nawet nie potrafią mówić po ludzku. Trzeba się z nimi porozumiewać za pomocą przedmiotów. Ciekawe. Mógłbyś o tym opowiedzieć? Słyszałem, że ludzie porozumiewają się z rybolami, zostawiając na ołtarzach przedmioty. I każdy przedmiot ma jakieś znaczenie i jest odczytywany jako intencja. I tak samo odpowiadają wodanoi, zostawiając przedmioty. Jakie? Dokładnie nie wiem, nie interesowały mnie. Musiałbyś pogadać z ceglarzami, ale one nie zwierzają się potencjalnym bluźniercom. No dobra, to jest w sumie ciekawa informacja. Dobra, a tymczasem lećmy z tym. Co jest, cholera jasna, no dalej. Dobra, dziadek, ktoś tam nie krzyczy, starczy, starczy. Ołtarz wodiano i faktycznie jest tam takie coś, jest masakrowany zwłoki, co tu się w ogóle dzieje? Nie wiem, no później sobie to ogarniemy. Na razie, dziadek, chodź, tylko pytanie, którędy ja muszę iść z tobą? Tędy chyba. Dziadek, ty idziesz czy co? Idzie, dobra, ścieżka przez bagna, nowy region. Okej, tam już jest ta kapliczka, dobra. Oho! Coś mi się tu respawnuje. Echinopsa, super. Dobrze, że echinopsa się respawnuje, bo ten, będziemy mogli sobie wziąć z niej ten, to plącze na zlecenie. Nie, kurde, ona odporna jest. Wow, wow, nie, fuck! No to nieźle, tego się nie spodziewałem. Kurde, jego mać, gdzie ja robiłem zapis ostatni? Co ta echinopsa mnie tak zjechała? Co to miało, kurde, być? Nie, ludzie. Ja pierdzielę, czekajcie, dobra, jeszcze raz w takim razie to zrobimy. Dobra, chodź, dziadu. Ja pierdzielę, co to, kurde, było? No nie wierzę, jak on mnie tak zjechał, ten echinops? Co to, kurde, było? Ja w ogóle nawet nie zwróciłem uwagi, że ja tyle życia tracę, co to miało być? Ja pierdzielę. No zjechał, zgasił mnie jak peta po prostu jakiegoś ostatniego, no. Kurczę. No powiem wam, że no trochę mnie to zaskoczyło. Dobra, idźmy dalej. Teraz dziury w ziemi, to chyba doły z gliną. Kurde, masakra jakaś. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Au, au, Geralt może byś nie chował broni. No kurde, zobaczcie, te utopce nic mi zupełnie nie robią. A kurcze, jeny, no jestem w szoku, serio. A co starczy? Wow, skąd ty się tu wziąłeś? Dziadek, nie uciekaj, chodź tu. Przestań spamować tym starczy. Halo! Dziadek, pogadajmy, znowu. Kurde. A wybaczcie, że nie zapisałem wcześniej, bo musieliśmy to powtarzać, ale dobra, na szczęście to ten... Na szczęście jakoś specjalnie długo nam to nie zajęło. Dobra, zapiszmy sobie teraz grę. Ja pierdzielę, co z tą echinopsą? Jak ona mnie tak zjechała? Tak się cały czas zastanawiam. Kurczę, no, to chore obrażenia to zadawało. Może ja zły styl wybrałem? Do bicia się z nią? I dlatego tak szybko jej nie zjechałem?
Nie wiem, może wezmę szybki styl? No zobaczcie, jakie dostaję obrażenia. Nie, ten szybki styl nie działa. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Dobra, Geralt, wiesz co, wypij jaskółkę. Widzę, że się nie obędzie chyba. Ej, co się dzieje, ej? No czy ty jesteś jakaś normalna? What the fuck? Ej, jakie to są chore obrażenia, co jest? Dobra, zrobimy inaczej w takim razie. Ja już sobie wyjmę miecz. Ty dziadek, chodź. Weźmiemy sobie ten szybki styl. Wezmę jeszcze znak Igni. I spróbuję ją znakiem stylać. Dobra. No obrywaj, obrywaj, obrywaj. Nie wiem, a może ja złym mieczem się w ogóle biję? Też tak może być, czekajcie. Jak ona mnie atakuje z takiego dystansu, żartujesz sobie? Bo przypomniało mi się w sumie, że mieczem stalowym zadawaliśmy chyba więcej obrażeń Echinopsie. Tak mi się wydaje, chyba że ona jest jakaś opętana i mi zadaje jakiś chory damage. To jest jakiś, nie wiem, jakiś boss Echinopsów normalnie albo coś takiego. Ja pierdziu. Dobra, to wezmę w takim razie stalowy. I zobaczymy, jak będzie teraz. Może faktycznie stalowym więcej damage'a jej zadam. Nie pomyślałem o tym w sumie. Weźmy sobie Igni. No nie powiedziałbym, że to jest więcej damage'a. To nie jest więcej damage'a, dobra. Geralt, zmienia miecz. Dobra, pij jaskółę. Nie no, ej, to są chore obrażenia, no zobaczcie co ona mi robi, no. A to kokacydium to jest coś innego niż Echinopsan, tak myślałem, no kurde. Przecież to zadaje tak pierdzielenie chory damage, to jest... Nie, no. Uciekaj, Geralt. Nie, no kurde, nie zjadę tego. Nie ma szans. Ja pierdzielę. No co to ma kurde być? To jest przesada jakaś. Nie, no. No ten damage jest chory. Co ja mam za mały level, czy jak? Nie wiem. Masakra. Kurde. Wiecie co? Może ja zrobię tu wam cięcie. Spróbuję sam sklepać tą roślinę i za chwilę do was wrócę, co? Także zaraz się widzimy, jak już ją sklepię. Dobra, moi kochani, mam to, udało się. Ja pierniczę. Ale no powiem wam, że... Pnącza Archespora, trofeum. Okej. Muszę znaleźć Vincentowi dowód na zabicie Archespora. O, no i zarąbiście, aha, bo to był ten potwór mocarny. Dobra, także fajnie, że go sklepaliśmy. O kurde, ale no było grubo wam powiem. W ogóle musimy sobie zrobić koniecznie eliksiry, bo ja już nie mam czym się leczyć. Dobra, sprowadzimy tego dziada i ten, i... Znaczy dziadka, sorry, brzydko powiedziałem. Odprowadzimy dziadka i ten, o, to pielec. Dobrze, chodźcie. Dziadek, a ty możesz tu nie podbiegać? Dobra, teraz pytanie, które to było topielec, który to był utopiec? Jedyny, to jest potworów do cholery jasnej, masakra. Język topielca, dobra, tu niestety utopiec. Topielce są niestety rzadsze. Dobra, dziadek, chodź, zwijamy stąd, kurde. Ale już widzę tamten, już widzę obelisk, także chyba jesteśmy blisko, zapiszmy sobie. Ja pierdzielę, nie, powiem wam, że zwijamy stąd. W sensie, jak już ogarnę sobie tą eskortę dziadka. I ten. I ja sobie koniecznie muszę jaskółki porobić. Albo jakiegoś gromu, a też na przykład grom też jest dobrą miksturką. To jest masakra jakaś, naprawdę. Bo ten damage tego gościa był chory, no. Ja zużyłem już właśnie niestety chyba wszystkie jaskółki, jakie miałem. Także no mówię, trzeba będzie się tym zająć. Dziadek! Nie, nie, on mi zginął gdzieś. Dziadek! Jeny, czemu on się teleportuje? Dobra, jeszcze kawałek tam prosto. Kurde, ta eskorta to jest przerąbana, nie? Jakby ten dziadek mógł powiedzieć wcześniej, że ej, słuchaj, wróć się, bo tu przerąbane będzie. Czy coś takiego, a tu widzę, że no nic. Jeny. Ale dobra, no powoli docieramy do celu, tak? Okej, okay, topielce, fajnie, bo nabijemy sobie troszeczkę tych języczków. Na te, na zlecenie. Dziadek, ty mi tam nie gin nawet. Nie, Geralt, ty weź uderz może łaskawie, co? Geralt, ty się mieszasz sam ze sobą, mam wrażenie. On niby bije, ale...
dobra. Dziadek, no spokojnie, tylko nie gin mi tam, proszę cię. Na szczęście robię często se... Nie, powiem wam, po każdej walce trzeba walić save'y, naprawdę, bo to... jakaś porażka jest. Dobra. Jak jeszcze sobie za chwilę zerknę, ile mamy tych języków utopca, czekajcie. 7. No dobra, to jeszcze 3 zaledwie i będę mieć zlecenie wykonane, super. Te Bloodseekery mnie trochę przerażają, szczerze mówiąc. Jest, ołtarz Meritele, udało się. Ej, dziadek! Ja pierdzielę, co za chore zlecenie. Co chora misja. No, jesteśmy na miejscu. Dziękuję ci, wnusiu. Nie jestem twoim wnusiem. A ja nawet cię lubię. Jeżeli kiedyś będziesz miał ochotę, wpadnij. Pokażę ci moje książki, dam herbaty i gulaszu. Wnusiu, jesteś wiedźminem, prawda? Niedawno spotkałem na bagnach wiedźmina, ale nie był taki uprzejmy. Spotkałeś wiedźmina? Co możesz o nim powiedzieć? A tobie, wnusiu, chętnie opowiem. Łaził tu, kręcił się, wypytywał i wyglądał za przeproszeniem, jakby się nie mógł wypróżnić od tygodnia. Pewnie zła dieta. Nie interesują mnie jego problemy żołądkowe. Wiem, ale powiem ci, wnusiu, że on się bał. Kręcił się najwięcej koło dołów, gdzie ci głupcy z wioski ryją w glinie jak jakieś krety. Nic więcej nie wiem. Dzięki, dziadku. No dobra, ej, ale no przynajmniej coś tam powiedział, tak? Dziadek zaprosił mnie do siebie w odwiedziny. Posąg przedstawiający 3 różne kobiety. To mi coś przypomina. U stóp widzę chyba coś na kształt ołtarza. Dobra. Miejsce mocy. No, skorzystamy sobie, czemu by nie. Teleportować się do laboratorium Kalksteina. O, to jest dobre. Będę musiał stąd teleportować. Ołtarz Meritele. Co ja mogę tu złożyć? Kurde, co się składa na tym ołtarzu? Nie wiem, będzie trzeba to jakoś ogarnąć. Dobra, moi drodzy, słuchajcie. Bo jak rozumiem, tu medytować nie mogę. Dobra, to zróbmy tak, że... Dom dziadka, okej. Tu ta kapliczka. A co to jest to drugie? Kapliczka Meritele. Obelisk. Gdzie jest ten obelisk? A co to na przykład robi? Co to jest? Tu też coś mogę ofiarować, ale nie mam rzeczy. No dobra, moi drodzy, to tak. Ja bym się wrócił, wiecie co, do ogniska. Tam na początek. Żeby sobie troszeczkę... Zapiszmy grę w ogóle. Żeby sobie zrobić jeszcze miksturki. I w następnym odcinku, moi drodzy, pozwiedzamy sobie te bagna już tak właśnie za dnia, na spokojnie, bez żadnych eskort. No co z tymi obeliskami chodzi? To są te obeliski chyba tych ryboludzi, ale... Ale po co one są? Nie wiem, no zobaczymy jeszcze. Także mówię, moi drodzy, cofniemy się do ogniska, ja sobie tam pomedytuję na spokojnie, zrobimy właśnie mikstury, bo no widzicie, że już ich nie mam, także no, najwyższy czas je ogarnąć. W sumie trochę tych jaskółczych ziół oddałem Shani, mam nadzieję, że to nie będzie problem jakiś. Będzie trzeba też te doły z gliną poeksplorować trochę, zobaczyć, o co tu chodzi. Dobra, no trochę mamy do robienia. Znaczy do robienia, do zrobienia. Dobra, jeszcze jest ta wioska ceglarzy. Będzie trzeba też ich powypytywać trochę o tego, u Berengara. Wow, co to było? Bo dziadek coś tam nam powiedział, ale nie za wiele. Dobra, pozbierajmy sobie to ziele, dobra. Także ogarnijmy sobie ognisko i pomedytujemy troszeczkę. Okej, okay, co my tu mamy? Dziennik, bohater, no to level dopiero co wbiłem. Alchemia, właśnie. Przede wszystkim tak, zróbmy sobie jedną jaskółkę. Okej. Okay. O, i mogę robić oleje przeciw upiorom, trupojadom. Powój, co to jest powój? Aha, zwiększa odporność, regeneracja energii. Zamieć jest spoko, a czemu gromu nie mogę zrobić? Nie mam jakiegoś vermiliona, nie mam do gromu, szkoda. Biały miód, co to jest? Aha, dobra, biała mewa. Aha, okej. Dobra, to my sobie w sumie, może jednego kota sobie zrobimy. I jeszcze jedną jaskółkę. Tylko dwie, mało trochę. Ale to chyba przez to, że nie mam tego jaskółczego ziela właśnie. Wiecie co, może zróbmy te oleje też. Czemu by nie w sumie. Po jedno sobie walniemy. Może się przyda w przyszłości. Kot myślę, że jeden wystarczy. Nie potrzeba nam chyba więcej. Dobra, to pomedytujemy sobie, moi drodzy, do południa kolejnego. Żeby nie było cimno. Jakaś niespokojna. Dobra. No i moi drodzy, tak jak mówię, w następnym odcinku zajmiemy się eksploracją tych bagien. Zobaczymy, co ci ludzie mają nam do powiedzenia, bo troszeczkę tu mamy też do zrobienia. Mamy tą bezpieczną przystań, to do Lejwardyna trzeba się już zgłosić. To do Vincenta, to jest akurat w tej wyzimie, to tak samo. Dobra, no o Berengarze musimy na pewno pogadać. Tu jeszcze Raimond. Z tymi Sefirami jeszcze, no trochę tu mamy do zrobienia.
te echinopsy trzeba będzie ogarnąć. Gdzie są te echinopsy? Ale widzicie, na bagnach potwory się nawet w dzień respawnują, co ciekawe. No dobra, to tak. Tu dom waski jakiś, kurde, co tu się odwala? Dobra, myślę, że zaczniemy sobie eksplor pewnie od tamtej strony, no ale to się jeszcze zobaczy. Dobra, moi drodzy, zapiszmy sobie gierkę i będziemy się już tutaj żegnać. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz i zobaczymy się jeszcze dzisiaj o 21:00 w kolejnym odcinku z Wiedźmin, edycja rozszerzona. Na razie.